Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z 20 Minutes Till Dawn. Kochani, dzisiaj sobie zagramy znów gierkę, tylko chodzi o to, że ja troszeczkę to spieprzyłem. Przyznaję się bez bicia, troszeczkę to spieprzyłem. Myślałem, że tutaj, ogólnie te runy, bo zrobiłem sobie te runy już po odcinku, myślałem, że te runy są zaliczane jako wszystkie. No i dodałem tutaj szybko strzelność. Tak? Dobrze? Nie, ochorze. Tak, szybko strzelność, dobrze powiedziałem. Dałem to na 3 na 5, dałem tutaj moc na 5 na 5, żeby te pociski były mocniejsze. Ale niestety okazało się, że tutaj można zaekwipować tylko i wyłącznie jedną runę. I niestety, no te 3 punkty zmarnowałem. Nie da się ich resetować tak jak w Vampire Survivors, niestety. No ale trudno. Stało się, to się stało. Ponadto, dodatkowo zauważyłem, że tutaj możemy odblokować sobie za kasę, czy za te punkty, różne bronie. Więc niestety dzisiaj znów polecimy jeszcze pistoletem. Tak samo tutaj z postaciami jest identycznie. Więc po prostu teraz jak nawet przegramy, to od razu sobie ulepszymy albo jakąś postać, czy zmienimy postać, albo po prostu zmienimy broń. Dobra, bez zbędnego przedłużania oczywiście lecimy sobie tryb standardowy. Tu graj było, tak. Tutaj było graj. I znów zaczynamy sobie gierkę. Ja powiem wam osobiście, że nie grałem chyba od 3 dni w to. Pierwszy odcinek jeszcze nie wskoczył nawet na kanał, dopiero wskoczy w sumie nazajutrz, jak to nagrywam. Mam delikatny zapas zrobiony, bo teraz niestety mam dużo pracy, więc też z nagrywaniem jest tak ciężko, że jednego dnia mam cały dzień wolny, a raz jest tak po prostu, że nawet nie wchodzę sobie na komputer. Magiczna soczewka, tego nie mieliśmy ostatnio, ale ja bym chciał na pewno sobie w tego smoka pójść. Pośpiech, prędkość ruchu i szybko strzelność. Dobra, chodźmy na pośpiech. Chyba, że zmienimy dostępne ulepszenie. Jest jajo smoka, świetnie. I to chyba chciałem. 3 minutki, damy radę. Damy radę na early. Tu chyba żadnego dasza nie było, prawda? Nie było. Szkoda, 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 szkoda. I dasz to by się... Au! Jak to drzewo mnie zaatakowało! Nie wiedziałem, że to drzewo atakuje. No dobra, ale już wiem. Ale już wiem. Dobra, kolejny poziom. Boska tarcza, to też może być spoko. Prędkość przeładowania 20, szybkość strzelność plus 5. Widzę, że niestety nam nie wpadło to z tym smokiem. Ja na tego przewoływacza smoka bym się raczej szykował. Twój smok zyskuje 8 zadanych obrażeń co 60 sekund. O właśnie, o to chodziło. O to właśnie chodziło. Zabierzemy to. Teraz co 60 sekund, mamy tylko minutę straconą teoretycznie, czyli jedne DPS-y. Nasz smok będzie dostawał większe DPS-y. W szczególności, że nawet zalicza mu się to w jajku, więc to jest świetne. To jest świetne pod tym względem. Tylko teraz to przetrwać będzie ciężko. Dopóki ten smok się nie zrespi, naprawdę będzie porażka. To będzie porażka bez tego smoka. Bo tak naprawdę w tej chwili w ogóle nie upgradujemy swojej postaci, tylko naliczymy na late game. Taka inwestycja, można powiedzieć, troszeczkę w przyszłość. A jak to wyjdzie? Tego nie wie nikt. A, dobra. I teraz możemy dać sobie boską tarczę. W teorii... tak, boska tarcza. To nam da na pewno teraz większą przeżywalność, że tak powiem. Jakoś te 3 minuty może przetrwamy. Dobra, pyk. Zauważyłem, że jak ryzykujemy i strzelamy tak blisko, to zyskujemy te expy i wcale się po nie potem nie musimy cofać. Dobra. Kurde, nie wziąłem nic prawie, że jeden punkt tylko wziąłem.
Dobra, musimy zrobić kółeczko. Zróbmy kółeczko, byśmy tam te ekspy, które zostawiliśmy na początku. Trochę tego było jednak. Dobra, poziom kolejny. Prędkość przycisku plus 30 nas nie interesuje. Szybkie ręce, prędkość przeładowania, to może być fajne. Szybki strzał, szybko strzelnąć plus 25, no to też mogło być spoko. Szybkie ręce bierzemy. Jednak potrzebujemy też dosyć szybkiego reloadu. O, żyjemy. Nie padliśmy wcale. Pyk. Smoku, dawaj. Smoku, dawaj, bo tego jest już coraz więcej. Potrzebujemy cię, przyjacielu. Dobra, ekspy wzięte. Ja staram wykorzystywać te wybuchające gnojki, żeby troszeczkę sobie przedłużyć tą żywotność. Ale to tak, wychodzi jak wychodzi. Tam już pierwszy boss. Smoku, wyjdź. Smoku, potrzebujemy cię. Fast, 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 fast. Dobra, wykluwa się. Jest spoko, dosyć sporo DPS-a zyskał. No właśnie. On jeszcze nawet chyba strzela tam, gdzie my na początku chcieliśmy. No jest moc. Jest moc, ewidentnie. O, dobra, poziom wpadł. I teraz pytanie, w co my dalej idziemy? Świeży magazynek. To może być spoko, ale możemy też na sumony. Ale tak w teorii nic mnie tutaj nie interesuje zbytnio. Zmieńmy sobie ulepszenie. Podwójny strzał. Myślę, że to mnie bardziej interesuje. Potrzebujemy też dobrze strzelać. To jest bardzo ważne dla nas w tej chwili. Dobra. Ulepszenie. Zwiększa... Aha, to jest doświadczenie. No i niestety tarcza spadła, bo chyba tam jakiś bug był. Dobra. Wyminęliśmy gnojów. Kolejny level. Smocza więź. Twoje pociski zadają dodatkowe obrażenia. Pięknie. To jest świetne. To też jest fajne. I to też jest fajne. Kurde. Tyle fajnych ulepszeń. Ale bierzemy smoczą więź. To jest dla nas bardzo zarąbiste, jeżeli chodzi o dalszy etap rozgrywki. Tu ile expo było? Magia ognia, szybki strzał, szybko strzelność plus 25, ewentualnie obrażenia pocisku 35% i odrzut 20%. Szybko strzelność to jest ogólne, tak jakby nawalanie pocisków. Ale obrażenia też nam się przydadzą plus odrzut, spoko. Na bossy będzie lepsze. O. Kolejny level, maksymalne HP i szybko strzelność to nadal tutaj jest. To bierzemy. No, czuć różnicę. Czuć różnicę naprawdę. Czuć tą różnicę naprawdę na początku. Trochę jak tak z CKM-a walimy. Czy z jakiegoś KM, a nie CKM. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Prędkość przeładowania plus 10% i maksymalna amunicja plus 2%. Ewentualnie lekkie pociski, szybko strzelność plus 15%. Maksymalna amunicja plus 1, prędkość pocisku plus 15%. No tak nie jest zbyt. Ta prędkość ruchu mnie interesuje. Dobra, ale biorę to. Nie, ale ten smok naprawdę robi robotę. Przynajmniej początkowo robi robotę. Oj, jest ten cwaniaczek. O. Walimy cię na pyrkę. Ało!
Oj, niezbyt dobrze to widzę. Mistrzyni broni. Pięknie, pierwsze ulepszenie, pierwsze combo. Obrażenia, szybkostrzelność, prędkość przeładowania, maksymalna amunicja, postpenetracja. Lubię to. Że coś jest fajne. Pyk, 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 pyk. Dobra, jak szybko padł? Ja pierdzielę. Ale to było szybkie. Ale jednak te budki to by się tu przydały. Oj, bardzo by się przydały. No ale niszczymy je normalnie na potęgę. Niszczymy te moby na potęgę. Wytrenowany smok. Twój smok zyskuje 10 prędkości ataku co 60 sekund. Oj. Teraz tak średnio, no ale dobra, weźmiemy to. Idziemy na smoka, to idziemy na smoka. Jednak no fajnie się nawala teraz z tym ulepszeniem. Myślę, że te moby nawet nie podchodzą. To jest eleganckie. To za 1 HP pewnie dostaniemy coś, prawda? Tom elastyczności, odbijanie się pocisku plus 2, obrażenia pocisku minus 25, słabe. Zwiększa czas zadawania ich obrażeń od ognia, to też słabe. Obrażenie przeładowania plus 50% prędkość ataku, prędkość przeładowania, bierzemy to. To nam zwiększy również DPS-y nasze, teoretycznie. Teoretycznie, bo nie wiem, czy to się dobrze skombowało. Tutaj się robi w gruźnie. Ale kolejny poziom wpadł, pięknie. Zabójczy magazynek zwiększa prędkość przeładowania o 5% za każdego zabitego przeciwnika. Aha, ale to... Ale nie, dobra, to w sumie jest spoko. Ojej, jakie wolne. Znaczy tak chyba szybciej niż mieliśmy do tej pory, tak mi się przynajmniej wydaje. Takie mam wrażenie. O, tu już się robi groźnie. Dosyć sporo się ich porobiło w tej chwili. Dobra, żyjemy, mamy się dobrze. Mamy teraz, przynajmniej teraz. Kolejny level. Duszek. No teraz teoretycznie duszek by nam się przydał. Coś, prędkość ruchu, szybkostrzelność. Dobra, bierzemy to. Prędkość ruchu nam się bardzo przyda, bo jesteśmy teraz wolni jak cholera. Tyle eksów tu leży i w sumie ich nie możemy pozbierać, bo jesteśmy za wolni. Właśnie, patrzcie ile tego było. Elektryczność drzazga. W sumie nic mnie tu nie interesuje. Zmieńmy. HP, gumowe pociski, biegnij i strzelaj. Prędkość chodu plus 100%. I bierzemy to. Ewidentnie. No i to jest teraz gra. Bez zbędnego pieprzenia się z nimi. Widzimy, strzelamy i uciekamy. Bez porównania. Bez porównania dobra inwestycja. Ale ten ogień wiatrakowy też jest spoko. I w sumie to jest też spoko. Prędkość przeładowania 5% plus jeszcze DPS zwiększone. Nam się teraz fajnie kombuje. To nam się teraz bardzo fajnie kombuje. No ale te moby są coraz silniejsze, kurde. Coraz silniejsze są gnidy. No, kolejny upgrade. Maksymalna amunicja, prędkość pocisku, szybkostrzelność. No tak średnio. Tak średnio. Magnetyzm w ogóle mnie nie interesuje. Zmieniamy. Jestem skłonny wziąć tego duszka. On też trochę hituje, więc luz. Wygląda się, że mamy w sumie ulepszenie do samonerków. Może być ciekawe. No i chciałbym też spróbować rozwalić to drzewo, ale widzę, że się chyba nie da. Osadziliśmy osłonkę. Gdzieś. Nie wiem gdzie. Tego nie zauważyłem, w teorii. O kurde, ile ich tu jest? Ile was tu jest?
Gumowe pociski to mnie też zbytnio nie interesuje. Dobra, weźmy tą niezwykłą prędkość. Niech to będzie. To ten ogień to taki jest 2 na 10. Bym powiedział. Taki nawet bardziej 2 na 10. Ale nie żałuję, że wziąłem te buty. Naprawdę nie żałuję, że wziąłem te buty, bo te buty mi teraz dupę ratują. I to totalnie. Totalnie mi dupę ratują. No, level. Zwiększ prędkość przeładowania i prędkość poruszania się o 25%, kiedy boska tarcza jest aktywna. To też jest spoko. Prędkość ataku przebywacza też jest fajne. Biorę to. Atakuj szybciej. Idziemy na summonery. Idziemy na summonery. Zauważam, że tutaj nie ma innej opcji nawet jak właśnie szybkie zdobywanie expów, bo po prostu jeżeli zaniedbamy zdobywanie expów, to w jednej chwili jesteśmy tak w dupie, że to szok. Vampire Survivors jakoś tego się nie odczuwało, nawet jak się przez chwilę tam nie brało tych expów. Tutaj trzeba. Nie ma innej opcji. Trzeba, po prostu trzeba. Dobra, zmieniamy to. Na wietrze obrażenia od pocisków i prędkość poruszania się zostaje zwiększona o 10% co 10 sekund, maksymalnie 40%. Ten bonus jest się, gdy twoja postać się zostaje trafiona. Też jest spoko. I to też jest spoko. Bierzemy to. Póki mamy w tej chwili tą tarczę, to myślę, że jest spoko. Naprawdę bardzo fajne. Dawno nie było bossa. I coś czuję, że zaraz jednak będzie ten boss. Trochę się go obawiam. Trochę się go obawiam. Nie pamiętam, ile wtedy przeżyliśmy. Witalność, boska tarcza regeneruje się teraz w 1 minutę. Też jest w sumie fajne. Dobra, silna tarcza, niech będzie. 1 minutka. Zawsze lepsze niż 3. Zawsze lepsze niż 3. O, ile expów. Ile expów. Ale piękne. Aż się chciało tu wejść. Synchronizacja, obrażenia przebywania plus 15%, prędkość przebywania plus 15%. Przyjacielska zjawa będzie teraz strzelała w miejsce, w które wycelujesz. Dobra, niech będzie to. Teraz ona strzelała tam, gdzie ona chciała, rozumiem, tak? Czyli każdy strzelał w swoje cele. No. Nie przeszkadzało mi to zbytnio, powiem szczerze. O ile była celna, to spoko. No i tak chaotycznie gram w to. O, jest chyba... A nie, to są te ulepszone moby. To też niedobrze. Kolejny poziom. Podpalanie, przycelowanie, prędkość pocisku. To mnie nie interesuje zupełnie. Zmieniamy. Ogień wiatrakowy. Dobra. Niech będzie ogień wiatrakowy. Niech będzie ten ogień wiatrakowy. I to jakoś sobie z nimi w miarę dajemy radę. Jak ich nie będzie aż tak dużo, to damy radę jakoś. Ci się wydaje przynajmniej. No patrzcie, no normalnie ich walimy na pyrę. Walimy w to drzewo jak najszybciej. I najwięcej. Nie wiem, czy naprawdę to drzewo jest do zniszczenia, czy nie. Wątpię. Tyle obrażeń dostało, że to chyba wszystko by się już poskładało, nawet boss. Może jest jakiś super bonus za to, nie wiem. Tylko, że level biliśmy. Ostrzał. Rozproszenie ogniem plus 15, obrażenia pocisku minus 25. No tak średnio. Jestem skłonny wziąć to. To może być fajne. Póki nie jesteśmy trafieni, jest luz. Naprawdę, nawalam w to drzewo, tylko żeby je rozwalić, ale to nie idzie. Po prostu nie idzie. Jeszcze strzelające wpadły, świetnie. Nie, po prostu musimy odpuścić to drzewo. Jeżeli chcemy przeżyć, to musimy odpuścić drzewo. To się nie dać trafić. Tylko się nie dać trafić.
trochę ich sporo tutaj. Trochę ich sporo, nie powiem. Trochę ich naprawdę sporo. O fuck, jeszcze idzie Drowsy. Idzie Drowsy. Kto oglądał Pokémony, ten wie. Zwalimy go szybko. Nie ma opcji. O, level. No, średnio. Średnio. Nie, no zmieniamy to. Mini magazynek, prędkość przeładowania plus 100%, obrażenia pocisku plus 50. Maksymalna amunicja minus 666. Aż się kurwa boję. Aż się boję. Dobra, no testujemy. Oj, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. To był mega zły pomysł. Żałuję, bardzo żałuję. Ale to był zły pomysł. Jedynie te samonerki mi normalnie pomagają. Nie możemy strzelać normalnie. Dobra, bonusik. W niebo wstąpienie. Trzy części aureoli mogą teraz pojawiać się jako wybrane przy, wybory przy ulepszeniu. Zbierz wszystkie trzy, by odzyskać aureole szany. Dobra. Niech tak będzie. Jezu, jakie to jest dziadowe. Ale to jest dziadowe. Co ja zrobiłem? To ja zrobiłem. Zniszczyłem sobie ram. Mini magazynek, nigdy w życiu już go nie wezmę. Chyba teraz będziemy sobie brać wszystko, co daje amunicję. Wszystko, co... O, aureola. O wilku mowa, pociski plus jeden. No nie mam wyboru. Wiem, że to jest aureola. Ale nie mam wyboru, jeżeli chcę przeżyć. To muszę to wziąć. To procent. Oj, mega ciężko. Chcieliśmy brać ekspy, bo się zaczęliśmy skupiać na czymś innym. No i tak to właśnie wychodzi. Sześć minut. Oli moli. Niedobrze to widzę. Bardzo niedobrze to widzę. Gdyby nie ten smok, dostalibyśmy tak po nosie. No smok w sumie i ten duszek. Bo my sobie po prostu tego rana zniszczyliśmy. Totalnie sobie zniszczyliśmy. O, jeszcze teraz zjebałem totalnie. Ale czy to się liczy jako trafienie? Chyba nie. Minuta. Tarcza mnie z powrotem. Nie, ale ten smok naprawdę robi robotę totalnie. Ten smoczek robi robotę totalnie. Trochę ekspów, dobra. Mściwa zjawa, obrażenie przywołania plus 15%. A coś do... nie ma. No dobra, wybieramy to. Idziemy na summonery, tak jak powiedziałem. Jak widać, nie każdego ulepszenia warto brać. Niektórych nie warto. Jeszcze boss. Kurwa, i to jaki dziwny boss. O, musimy uciekać. Jeszcze nie mamy tarczy. Kurde. O, jest. O, wilku mowa. Właśnie o to ja mówiłem. O.
Strzelające pające. Jest, rozwalony. Dobra. Obrażenie pocisku jest 50. Zwiększa czas zadawania obrażeń od piorunów i ognia. To jest słabe. Odbijanie pocisku też jest słabe. Szybkostrzelność plus 66, rozprzestrzenianie ognia plus 60. Zostawiamy pierwszy tom. Nie chcemy go. Totalnie do dupy. Ohoho. Witalność. Nic mnie tu nie było. Nie, po prostu mnie satysfakcjonuje. Nic. Nic. Maksymalna amunicja plus 1. Kurde. No ale jest znów aureola. Dobra, aureola kiedy indziej zobaczymy. Ratuje rana. Chcę przetrwać. Naprawdę chcę przetrwać. Znów się zaczynają normalne moby. Świetnie. No, ale ze strzelającymi. To już mniej świetnie. To już mniej świetne. No ale są teraz mocne, cholery. Serio są mocne, jak nie wiem. No kurde. Dobra, spierdzielamy w górę nadal. Serio, pięknie się je normalnie ciora. Z aureolka. Dobra, bierzmy tą aureolę. Wątpię, żebyśmy ją zebrali w trzech sztukach, ale... Ale spróbujmy. Przynajmniej spróbujmy. Jest, poszło. Potrój efekt kolejnego ulepszenia, które zbierzesz. Świetnie. Musimy bardzo teraz to robić skrupulatnie. Ten smok jest wymiataczem. Wymiataczem. Szybkostrzelność, obrażenia. Zmieńmy. Zmieńmy to ulepszenie. Tak średnio. Tak średnio. Dobra, duży strzał, szybkostrzelność minus... sporo. Patrzymy, co najwyżej sobie zepsuje całkowicie. A w sumie nie jakoś tak... Nie odczuwam różnicy zbytnio. Znaczy nie odczuwam na minus, o tak. Tak to jest luz. Może przetrwamy. Może przetrwamy. Drzazga. Zmieniamy. I tak drzazga jest. Aureola 2. Zbieramy jeszcze szybko expa. Może nam się naprawdę uda. Jest sporo i teraz cioramy, więc w sumie... Szybko wchodzą nam levele. Jest szansa, że naprawdę jeszcze uzbieramy cokolwiek. Nic z tego nie chcę. Aureoli nie ma oczywiście. Kurde. Dobra. Mag zamrożenia. Niech będzie. Niech tak będzie. To szkoda, że ta aureola nie wpadła. No kurde, ale te ekspy lecą teraz. Ale te ekspy lecą. Aureoli nadal nie ma. Zmieniamy. Obrażenia, penetracja. Aureoli nadal nie ma.
Dobra. Niech będzie i tak. Nie, ale teraz to ich normalnie miażdżymy. Jeżeli nie wpadną w żaden pocisk, to raczej wygramy. Kolejne ulepszenie. No cały czas staram się tą aureolę zgarnąć, ale to nie ma opcji. To chyba nie ma opcji. Teraz tu przy drzewie stoję, bo mówię, chcę zobaczyć, czy to drzewo naprawdę da się rozwalić, czy się nie da. On cały czas obrywa. Nie wiem, czy to jest jakiś DPS meter, czy coś takiego, czy po prostu jakaś przeszkadzajka. Nie mam pojęcia. Tak mało zostało. Maksymalne HP minus 1. Twoje pociski zdają tylko 10 obrażeń. No i bierę. Ła. To jest taki shotgun w sumie nam wyszedł. Delikatnie mówiąc. Nie ma. Mnie hitnąć by chciało, gówno jedne. No i tam nie expy jeszcze. Ja chcę więcej expów. Jezu, ten smok naprawdę uratował nam tyłek. Mimo iż skasztaniłem tego rana tym ulepszeniem 666, to kurde, naprawdę ten smok zrobił robotę. Zmieniamy. Tu też nie ma nic takiego ciekawego. Jak tak, to się te szardy non stop dropiły, a teraz nie chcą. Szardy, te aureole. I teraz to już nie. Oj, prawie wpadłem, widziałem to. Widziałem. Prawie wpadłem. Prawda, tak ciężko jest już w tej chwili. Jezu, 6 sekund zostało. Wygramy to. 5. 3. Wygraliśmy. Fuck yeah, Sunrise. Przetrwałeś. Udało nam się, kochani, 11 823 punkty wydropiliśmy i co nas zabiło, znaczy zabiło, co nas bardzo skarciło, to chyba było to albo to, ale raczej to. Naprawdę to było bardzo słabe. Kurde, jajo smoka na początek jest po prostu świetne, totalnie świetne. I tak, jaką postać byśmy sobie chcieli wziąć? Ona ma zmianę, duża liczba HP. Pala ognia. O, to jest bardzo fajne. Kliknij prawym przyciskiem, by przywołać cień z tego klona, który atakuje pobliskich przeciwników. Atak klona zadaje tyle samo obrażeń, co pojedynczy pocisk. Po uderzeniu twoje pociski mają 50% szansy, by przywołać pioruny zadające 5 obrażeń. To jest takie dość średnie. Jeszcze ma 3 HP. Spark. Gdy giną przeciwnicy, przywołuje duchy. Duchy gonią za pobliskimi przeciwnikami, zadając 8 obrażeń. To jest w sumie ciekawe. Lilith i Abby. Kliknij prawym przyciskiem myszy, by szybko wystrzelić pozostałą amunicję w losowych kierunkach. To jest takie... No. Hina. Interesuje mnie tak. Hina albo Lilith. Bierzemy Hinę. Nie możemy? To możemy, dobra. I co do broni? Broń na krótki zasięg, strzeliwuje wiele pocisków na raz, jest strzelba. Rewolwer ma jeden pocisk. Jeden pocisk? Serio? Nie zauważyłem. Tu masz 10 pocisków. Obrażenia, czas, maksymalna amunicja... A, przepraszam, maksymalna amunicja 6. Tu jest 2. I tu 4 pociski naraz wystrzeliwuje. Co jest ciekawe, maksymalna amunicja jest 2. Kusza, 20 obrażeń, 1 pocisk, 1 maksymalna amunicja, teraz przeładowania sekunda, dużo. Ogniowa armata. Obrażenia pocisku zostają zwiększone podczas stania w miejscu, bonus rozwija się podczas ruchu, to tak średnio. Pocisk odpalają przeciwników po 3 obrażenia na sekundę, też średnio. Podwójne karabiny maszynowe. Obrażenia 0,4, tak średnio.
Pocisk 1, maksymalna amunicja 24, szybkostrzelność 4, czas przeładowania 2. Trzymaj dwie szybkostrzelne bronie, ulepszenia są aplikowane osobno do każdej broni. Efekty nakładane po strzale są aplikowane podwójnie. Badgun. Strzelaj nietoperzami goniącymi za przeciwnikami. Nietoperze to zarówno pociski, jak i przywołania. To jest świetne. Ale tak, czas przeładowania 1,5 sekundy, pociski 2, maksymalna amunicja 12. I granatnik. Strzelaj eksplodującymi granatami, które mogą cię zranić. To tego nie chcę. Dobra, bierzemy sobie te dwa karabinki. I w razie czego w następnym odcinku zagramy sobie oczywiście nową postacią. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Hej, hej!